się trochę oddalić, żeby było lepiej. Jedziemy. Tym będzie trudniej jeszcze. Siemaneczko moi drodzy, z tej strony Adrian Tucker Packer. Siemaneczko, siemaneczko, tak jak wcześniej mówiłem, że polecimy z filmem trening FBW na gumach w ciężarówce. Oto takiej w ciężarówce, jak widzicie. I tak właśnie zrobimy, będzie mega pompa, zobaczycie jak na gumach można fajnie zrobić trening. Ale kto nie widział wcześniejszego filmu, tam przedstawiłem rozgrzewkę, mobilizację, aktywację, ponieważ to jest jeden cały jakby film, ale podzieliłem go na dwa, aby nie były takie za długie odcinki. Dobra, dobra, koniec tego gadania, lecimy z tematem i zróbmy dobry trening w kabinie, no nie? To trzymajcie się, lecimy po swoje. A słuchajcie, jak możecie wpisać, napiszcie w komentarz: kierowcy, jedziemy po swoje. Tak, dokładnie, kierowcy, jedziemy po swoje. Poprosiłbym o taki komentarz, aby pokazać innym, że stereotyp kierowców się zmienia. To co, lecimy z filmem. A teraz polecimy sobie z martwym ciągiem. Zobaczycie jak na gumach się to fajnie robi. Zobaczcie. I to w kabinie możemy. Zobacz. Jedziesz. Dlatego robimy tą wtedy aktywację, bo zobacz. I teraz wychodzisz. Znowu poprawiasz. Wychodzisz. I słuchajcie, tego wykonujmy sobie po 4 serie, nie wiem, po 12 powtórzeń, po 10. Możesz zrobić tak, że będziesz gumę wiązał sobie wokół stopy. Wtedy automatycznie niżej sobie ją złapiesz i jeszcze kurde będziesz miał większy opór. Ale tak jak ja to zrobiłem, jest naprawdę w porządku, tylko trzeba tą gumę mocniejszą wybrać. Teraz przechodźmy na nogi. Zobacz z gumą jakie jest fajne ćwiczenie na nogi, na dwójeczki. Wcześniejszym FBW zaatakowaliśmy czwórki. Tak teraz atakujemy, no tak, tak zwane dwójki, tak? I tyramy, zobacz. I podciągasz sobie do dwójeczki. Uwierz, że mega fajnie się tu spina. Dopięcie, przytrzymanie i działa. Z drugą nogą robimy to samo, zobacz. Cyken, myken i działasz. Tylko kontrola, wiecie o co chodzi, no nie? I cały czas dwójeczka nam pięknie pracuje. Takich serii bym wykonywał około 10 powtórzeń, 12 nawet do 15 na nogę. My jako kierowcy dwójki też mam mega osłabione, więc pilnujmy to. A teraz przechodzimy do kolejnego ćwiczenia. A jeszcze może wam pokażę jedno ćwiczenie, bo jak wiadomo, na nogę jest kilka ćwiczeń. Zrobimy sobie przysiad, najwyżej z taśmami jeszcze, z gumami. W ten sposób sobie zaczepiamy gumy. I możemy atakować z obciążeniem przysiad. Zobacz jak fajnie to działa. Cyken. Wiadomo, czym będzie cięższa guma, tym będzie trudniej jeszcze. Zradziłem już dwa takie ćwiczenia, które miałem innym razem nagrać, ale wam nagrałem teraz na nogi. Dwa ćwiczenia, czyli dwójki, czwóreczki atakujemy. Teraz przechodzimy na plecy, dokładnie teraz na plecy. Kolejne ćwiczenie, sobie zrobiłem plecy i zobaczcie ten patencik. Guma przemocowana do rączki i ciśniemy sobie z plecami.
Kolejnym ćwiczeniem jest klata. Zobaczcie, ciśniemy sobie. Łopaty spinamy, do dołu bar opuszczamy, klata do przodu wypięta. I w ten sposób możemy lekko się obrócić, żeby było, wiecie, lepsze walnięcie. I ciśniemy. Klata napięta ma być. Idziemy dalej, puszczasz. Cały czas taka praca. Tu lekkie przytrzymanie. Z drugą robimy to samo. Czyli obracamy się. Klata klatą, a bary, zobaczcie. Możemy sobie zrobić dwa proste ćwiczenia w ten sposób. Czyli bary ciśniemy sobie w ten sposób. Tak samo, około 10 powtórzeń. Albo sobie, moi drodzy, łapiemy jedna noga tutaj, uchwyt i to samo. Jest naprawdę dużo wariacji, jeśli chodzi o gumy. Możemy, oczywiście, druga łapa, to samo. Ciśniesz sobie w ten sposób, albo łapiesz o klamkę. A najfajniejsze ćwiczenie są face pulle, zobaczcie, na gumach. I w kabinie zrobimy, na lajcie. Pyken, myken. Robisz tak i ciśniesz, jakbyś to na wyciągu linki robił. Mega ćwiczenie. To również jest dobre na aktywację. Ale tu robimy w seriach już konkretnie. I możemy się trochę oddalić, żeby było lepiej. Jedziemy. Do czoła albo... O! Naprawdę, mega fajne ćwiczenie. Spróbujcie sobie. Dobra, dobra, co z bicepsem? No też zrobimy bicepsik. Zobaczcie, kurde. Nie ma innej opcji. Bicepsik też zrobimy. I ciśniemy. Zobaczcie, bicho. I ciśniesz. Przytrzymujesz chwilę. Wolno opuszczasz. Znowu. Znowu. I takich serii możemy znowu tak samo wykonać 4 na bicep, załóżmy, bo to jest na moje trening FBW. Czyli robimy tak dużo ćwiczeń, robimy stopniowo. Kolejne FBW to możecie sobie zrobić, załóżmy, młotki, tak? Gumę złapać w ten sposób i sobie cisnąć same młoty, tak? W ten sposób możemy cisnąć. Naprawdę, wariacji w ciężarówce mamy mega, trochę kreatywności. I trening taki tu gdzie zrobisz, że to się w pale nie mieści, na takich gumach, hatlami, gumami. Ja wam wszystko to pokazuję, co tu się dzieje. Dobra, to teraz przechodźmy na triceps. Ja sobie łapę to górne łóżko. Mam sprawdzoną metodę. Łapę sobie w ten sposób. I zobaczcie, lecimy z tricepsikiem. Możemy sobie, o, w ten sposób wypiąć dupsko i jechać. Mega wchodzi. Wody, wody pita. Dużo wody trzeba pić. A co nam teraz zostało? Zrobimy tego brzucha. Dokładnie, polecimy teraz brzuchem. Słuchajcie, ja na brzuch w kabinie tylko widzę dwie opcje. Albo tutaj, zobaczcie. Polecimy w ten sposób. Śmiganko. Łapie się uchwytu. I teraz brzuch. Opcji starasz się spinać mega brzuch i oczywiście jakbyś chciał sobie zawinąć dupeczkę troszeczkę, wiesz o co chodzi, byku, no nie? Albo sam sobie byś chciał, wiesz, no nie? No. A jak ktoś tego nie może zrobić, to słuchajcie. Unoszenie nóg. Również fajna opcja. Albo jak ktoś nie może trzymać się za bardzo, lekko przytrzymać, wolno opuścić. Lekko przytrzymać, wolno opuścić. Też jest fajna opcja. Dobra. Jeśli filmik się podobał, zostawcie łapkę w górę, subskrybujcie ten kanał, być na bieżąco. I oczywiście napiszcie komentarz. Kierowcy, jedziemy po swoje. Trzymajcie się, do następnego filmu. Cześć!